to kochani, przechodzę dzisiaj do Was z filmem na temat lasera, który mieliśmy zamontowany na zewnątrz. Co prawda ten laser na pewno już jest znany w Polsce, gdyż jest sprzedawany na Mango, można go kupić również na Allegro, jak i na AliExpress. Ja chciałam podzielić się z Wami opinią na temat tego lasera. My swój laser zakupiliśmy w Holandii, w sklepie Blokkers. Często właśnie Blokkers ma towary przypominające, ja myślę, że to są te same właśnie rzeczy z Mango. I po obejrzeniu reklam w Mango rzucił mi się ten laser po prostu w oczy i stwierdziłam, że a, czemuż by nie, możemy zakupić taki laser. I mieliśmy ten laser zamontowany na naszym balkonie w Polsce. Co prawda fajniejszy efekt, taki naprawdę efekt wow, można uzyskać wtedy, kiedy chcemy oświetlić większą powierzchnię. My mieliśmy bardzo małą powierzchnię do oświetlenia. Próbowaliśmy zamontować laser w środku, w domu, gdyż jest on dostosowany do bycia na zewnątrz, jak i wewnątrz. Nasz laser ma trzy prędkości, trzy tak jakby różne animacje. Co prawda żałujemy, ale nie ma on tak zwanych śnieżynek. Planujemy kupić właśnie na AliExpress coś takiego na przyszły rok, gdzie będą po prostu takie typowe, fajne gwiazdki, śnieżynki. Ale w tym roku mieliśmy właśnie ten laser i jesteśmy bardzo zadowoleni. Później w filmiku pokażemy Wam, jaki jest efekt, jaki efekt możemy uzyskać dzięki temu laserowi. Mieliśmy go również zamontowanego jakiś czas w sypialni, troszeczkę w salonie, no i tak jak mówiłam, głównie był na zewnątrz, na balkonie. Można kupić laser za 40 euro, 39,90, już Wam pokażę, także będzie to tylko ta oto lampa. Bez tej części, bez tego uchwytu. My kupiliśmy już w komplecie w cenie 49,90, gdzie mamy ten uchwyt, gdzie możemy po prostu swobodnie sobie to postawić na powierzchni, gdzie chcemy, czy na skrzynce, czy na bezpośrednio na ziemi, na podłodze. To już zależy od tego, gdzie chcemy ustawić nasz laser. Także jeżeli chodzi o taką zabaweczkę, myślę, że bardzo warto wydać takie pieniądze, gdyż naprawdę nie trzeba już nic więcej na to, aby mieć dekoracje na zewnątrz. My mieliśmy jeszcze zamontowany łańcuch z lampeczkami, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że w tym roku mogliśmy się dłużej cieszyć takimi dekoracjami świątecznymi. I chcieliśmy mieć tego dużo. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie to tylko to, lub jeżeli nam uda się zamówić ten nowy laser na Ali. Powiem Wam, że widzieliśmy również i żarówki, które możemy wkręcić do zwykłej lampki, do lampki czy do sufitowej, czy takiej po prostu lampki wolno stojącej. W Agata Meble widzieliśmy trzy. Jedna właśnie była z animacjami w gwiazdki, fajnie sprawdziłaby się do dziecięcego pokoju. Druga była, miała taki zwykły efekt dyskoteki. No i trzecia była właśnie w śnieżynki. Co prawda już prawie, że miałam taką żaróweczkę w koszu, ale stwierdziłam, że poczekam do tego momentu, kiedy będę zamawiać coś na AliExpress i zamówię sobie po prostu ten wielki, po prostu laser. Bardziej mi się on przyda, gdyż z tymi lampkami to różnie bywa. No, trzeba by było po prostu jedną przeznaczyć, a nie zawsze to fajnie wygląda, bo to światło byłoby tylko, skupiałoby się w jednym miejscu, można to powiedzieć. Było jeszcze takie urządzenie, które po prostu okręcało tą żarówkę dookoła, czyli w miejscu, gdzie postawilibyśmy lampkę, tą lampkę, która się kręci naokoło, mielibyśmy efekt ruszających się tych animacji, no ale tak jak mówię, stwierdziłam, że po prostu
Zobaczymy, co będzie na AliExpress. Teraz będą znowu jakieś wyprzedaże. Wiem, że koszt tego urządzenia na Mango to było wcześniej było 399 zł, później zostało to przecenione na 299. Na Allegro cały czas trzyma się to w cenach 250 do 300 zł. Także my daliśmy za swój, tak jak słyszeliście, niepełne 50 euro, czyli naprawdę no 210-220 w zależności od tego, jak stoi waluta euro. I sądzę, że był to naprawdę trafny i fajny gadżet na święta, na ten okres bożonarodzeniowy. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie cudeńka, serdecznie, serdecznie Wam polecam. I oczywiście pozdrawiam. Pa, pa!